Cześć Wam! W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać tutorial na robienie derki. A więc tak, filmik będzie trochę trwał, nie powiem, że nie. Tak, zrobimy derkę na te dwa ogiery, na Kena oraz na Rise of Jupiter. I tak, będą one koloru neonowego, bo nie widać teraz, widać bardziej jakby był żółty czy coś w tym stylu, ale on jest żółty neonowy. Tak to wygląda, jak był zielony w sumie, ale jest neonowy. I tak. Może tak się uda. Nie, no nie widać. A jest taki mocno neonowy. Dobra, i tak. Jak widzicie, mam tutaj odrysowaną derkę. A więc bierzemy derkę taką zwykłą firmową. Ja akurat wzięłam drugą taką. Ale powiedzmy, że tak, to bierzemy derkę firmową, tak? Po prostu ją otwieramy i odrysowujemy, tak aby powstało takie coś. No i potem wycinamy, żeby było takie. No. I tak, jak już mamy wyciętą derkę, o, to po prostu bierzemy konia i przymierzamy, czy będzie dobrze, tak? Można sobie, przepraszam, nagrywam z kamery, muszę się przyzwyczaić. Sprawdzamy, czy będzie dobrze tutaj wszystko i tak. No. I teraz, jak już wiemy, że jest dobrze, to możemy zacząć robić ją, sześć czy cokolwiek, obszywać. Ja akurat będę obszywała ją czarną muliną. I tak, pierw właśnie, jeśli chcecie obszyć, to pierw musicie zacząć. I tak, obszywacie, zaczynacie obszyć stąd, no i idziecie dalej, nie? I potem, jak już uszyjecie, tak, że tak się wyrażę. Mi to akurat dość długo zajmie, więc inaczej Wam sobie powiem. Tak, mam drugą derkę, tak? Tutaj właśnie obszyłam ją. Obszyłam. W ten sposób. I tak, jak już mamy obszytą, to możemy zrobić zapięcie. Jeśli chcecie na rzepa, to polecam kupić rzepy na klej, przyklejane, bo wtedy przyklejasz i już są, nie? I mamy zapięcie na rzep. A jeśli nie na rzep, to w takim razie musicie wziąć wstążkę taką, najcieńszą jak się da, wstążkę, to jest taka najcieńsza. Przypalić ją na końcu, żeby się nie pruła. No i na przykład tutaj przyszyć, zrobić kółeczko i z drugiej strony dać jeszcze taśmę. Wiecie, o co chodzi, żeby się zamykało, o tak się wyrażę. Chwilka, ja Wam pokażę na przykładzie derki, którą zrobiłam wczoraj dla Tajgi. Właśnie tak. Tak ona wygląda. Według mnie jest bardzo ładna, naprawdę. I tak. Jak widać, jest obszyta. Tutaj. Na białą muliną. O, i macie tutaj właśnie te wstążeczki. Jak chcecie mieć takie zapięcie, to po prostu z jednej strony przyszywacie z kółeczkiem. Tutaj jest z kółeczkiem. No i z drugiej strony na luzie, żeby można było przełożyć. A dokładnie to dwa kółeczka. No i tutaj mam jeszcze jeden pasek pod brzuchem, no i zrobiłam swoje zapięcie poprzez kawałek metalu oraz kółeczko i dokleiłam kropelką. No i to przyszłam, no i to jest takie otwierane, o, w ten sposób. Po prostu taki cyk. Akurat teraz jedną ręką tego nie zrobię, bo koń mi się przewróci. O, cyk, i już jest. No i potem też cyk. Czego też nie zrobię jedną ręką, bo mi się... O, jednak. No. No właśnie. No i tak, aha, ja właśnie Tajdę domalowałam tutaj, jak widzicie, znaczy pomalowałam w sumie grzywę, bo ona była zrobiona aerografem i brzydko wyglądała, nie? Ja zrobiłam specjalnymi farbami czeskiej firmy. No i właśnie jest. Teraz według mnie ładniejsza. I postarałam się, tak myślę. Właśnie tak. I jeśli wiecie, gdzie oprócz eBaya kupić drugą wersję malowania tej klaczy, to bardzo proszę podać mi linki, bo ja tak normalnie pragnę tej klaczy w wersji Perlino, a nie ma jej na polskich stronach. Przynajmniej o tych, których ja wiem, niestety. Aha, i mam jeszcze do Was pytanie. Czy ktoś z Was kupował na zagranicznych stronach
rzeczy jakieś? Jeśli tak, to jak to w ogóle działa? Czy tam, jeśli chodzi, bo tam są pewnie euro, jakieś dolary dla tych zagranicznych. I jak to tam jest, że jak płaci się, to tam komputer sam zamienia walutę, czy to trzeba samemu wpisać? Ja nie wiem. Jakbyście mi mogli powiedzieć, to by było fajnie, bo właśnie bym chciała kupić tą klacz z eBaya albo z jakiejś od Atterly Horses, ale nie wiem naprawdę, jak to zamówić. Bo nie zamawiałam nigdy. No właśnie. No i to by było chyba na tyle. A więc jeszcze raz. Bierzecie zwykłą derkę firmową, obrysowujecie ją, wycinacie, żeby było takie coś. Potem jak chcecie to obszywacie, doklejacie rzepa lub jakieś zapięcie, no i już macie derkę. No. No i to było na tyle. Myślę, że zrobię filmik z końcowym jeszcze wynikiem oraz z moim nowym customem, którego zrobiłam jakiś czas temu. No i to było na tyle. Dzięki za uwagę. Pa, pa.